Dzień dobry, witam Was. Piękny, piękny dzień. Dzisiaj jest wtorek. Cudowny dzień, świeci słońce, jest bardzo, bardzo ciepło. Ja jestem rano z psami, jak zwykle. Trochę sobie na nie popatrzymy. A mi przyszło do głowy, jak zwykle, kilka myśli na spacerze, żeby Wam powiedzieć, co można podarować komuś teraz w tym okresie i nie tylko przez całe życie, ale teraz, znaczy przez cały rok, ale teraz zwłaszcza, co można podarować, nie wydając ani jednego grosza, dlatego że święta nasze, które się zbliżają, święta Bożego Narodzenia, powoli zaczynają przypominać poziomem, stopniem konsumpcji i takiego rozpasania konsumpcyjnego dosłownie, no inaczej tego nie można nazwać, nie mogę nazwać, przypominają już święta pierwszej komunii, kiedy też człowiek, który nie ma dostatecznej ilości kasy w portfelu, na koncie, nie pójdzie na takie święto, no bo wstydzi się, bo nie dorówna prezentom po prostu, które w tej chwili są. No więc ja chciałam podać, no i tak powoli robi się też właśnie z Bożym Narodzeniem, które już jest zredukowane tylko właśnie do tych Czerwonego Mikołaja, Coca-Coli i tej olbrzymiej fury prezentów i szaleństwa w sklepach i tylko takiego, to jest po prostu tak, jak ktoś powiedział, święto brzucha, a nie ducha, ale ja chciałam podać kilka takich prezentów, kilka rzeczy, które można podarować, nie wydając ani jednego grosza. I ich jest kilka, można je cały rok, że tak powiem, wokół siebie rozsiewać, darować, ale też zwłaszcza teraz. I to będzie pierwsza rzecz, to jest czas, kochani. Czas jest rzeczą, o której ja wciąż mówię, czas jest rzeczą najdrogocenniejszą, jest tak cenną, bo upływa i nigdy zegarek, wskazówki zegarka nie posuną się do tyłu, tylko zawsze do przodu i my sobie z tego specjalnie sprawy nie zdajemy. Albo i zdajemy, ale zapominamy o tym. No więc ten czas jest tak drogocenny i zawsze się spieszymy. Ja się też zawsze spieszyłam, bo mi się wydawało, że nie zdążę i szybko, szybko musiałam wszystko robić, bo nie zdążę. No ale czego nie zdążę? Dokąd nie zdążę? Dlaczego nie zdążę? No do wszystkiego nie zdążę, nic nie zdążę. Taka była moja odpowiedź i okazało się, że to bzdura była, bo musi przyjść chwila zastanowienia się i odpoczynku i ten czas dla siebie trochę wgrać w codzienność i ale również można go podarować komuś. I ja tu nie mówię oczywiście o dzieciach, którym podarowujemy zawsze masę swojego czasu i rodzinie, ale może komuś, o kim wiemy, że potrzebowałby naszego czasu po prostu. Nie wiem, może można pójść na przykład do domu seniora, gdzie ludzie są samotni. Można poświęcić godzinkę czy dwie, posiedzieć. Można pójść do hospicjum. Może nie dla każdego to jest, ale można, oczywiście, ja rozumiem, ale można, albo na przykład można pójść do schroniska dla zwierząt, poświęcić godzinę, wyjść trochę z psiakami na dwór, pogłaskać koty. To jest naprawdę, to jest najwspanialszy prezent, jaki można dać przed świętami, bo jest tyle bezdomnych zwierząt i tych siedzących w schroniskach i naprawdę nieszczęśliwych. Na przykład im można podarować taki czas. I już się człowiek poczuje lepiej. Druga rzecz to jest uśmiech. Uśmiech jest zawsze na pierwszym miejscu, a tutaj jest na drugim po czasie, ale jest po prostu super. Uśmiechem trzeba zacząć, dobrze zacząć jest każdy dzień, nawet jeżeli z łóżka wysuwa się jako pierwsza lewa noga. Jak najczęściej się uśmiechać. I nawet jeżeli nie mamy do czego, no to nawet jeżeli to jest uśmiech przez łzy. No niektórzy ludzie mają naprawdę, życie nie rozpieszcza nas i pod górkę jest często i nieraz jest tak smutne i ciężkie, ale dobrze się jest uśmiechnąć, a jeśli nie umiemy, to idźmy do lustra, spójrzmy na siebie, uśmiechnijmy się i ćwiczmy to. Dobrze jest na przykład ten uśmiech właśnie podarować komuś zupełnie obcemu, na przykład w kolejce do kasy ludzie są zdenerwowani, bo stoją, bo nakupowali te 30 kilo cukru, tego wszystkiego, muszą upić tyle czas i czekają, czas ich goni, no to się uśmiechnijmy do nich i zobaczycie, że on se wbędzie, od razu się robi lżej i może ten uśmiech ktoś poniesie ze sobą do domu i będzie dla niego od razu dzień lepszy. Naprawdę, to bardzo często funkcjonuje. A jeżeli ktoś wam uśmiechem nie odpowie, tylko będzie dalej naburmuszony, to jego sprawa, to idźcie dalej i niech tam zrobi, co chce ten ponurak. Ponuraków jest pełno. O, Ozzy idzie teraz. Potem, co jeszcze? Aha, trzecią taką ważną rzeczą, którą można podarować komuś jest nadzieja, słuchajcie. Nadzieja jest, mówi się, że jest matką głupich, ale to nieprawda. A druga sprawa, drugie powiedzenie, nadzieja umiera ostatnia. I to z kolei jest prawda, ale
tak praktycznie nadzieja nigdy nie powinna umierać i zawsze te nadzieje trzeba mieć nawet w najgorszym momencie, nawet jeżeli ktoś się z was będzie śmiał, że jesteście, że macie, że nosicie różowe okulary. Na przykład mój mąż tak o mnie mówi, że ja noszę różowe okulary, że ja, bo mój mąż jest takim z reguły ponurakiem. Znaczy jest takim ponurakiem? Nie, bo on lubi się śmiać, tylko jest takim czarnowidzem. On mówi, że jest realistą, ale to jest takie czarnowidztwo. I po prostu on na przykład już z góry przewiduje, że tam za ileś tam dni będzie brzydka pogoda i co będzie, a może co nie będzie i takie tam. No dobra, ale nadzieja, właśnie ta nadzieja jest bardzo potrzebna i można ją podarować komuś, o kim wiemy, że wydaje mi się, że tej nadziei nie ma po prostu. I to będzie bardzo wspaniały prezent. Można też kolejną taką fajną rzeczą, którą można komuś... Kolejną rzeczą jest uścisk, serdeczny uścisk. Naprawdę, on działa. Jeżeli spotykacie się z kimś, ktoś jest smutny, komuś jest przykro bardzo, nie wie, w którą stronę pójść, wystarczy go objąć, przytulić przyjaciółkę swoją, mamę, tatę, po prostu męża, żonę, no... Dobrze jest się uścisnąć i wtedy świat wydaje się też lżejszy, a tak się mówi, że zmartwienie podzielone na pół jest mniejsze, a radość pomnożona przez dwa jest jeszcze większa. No i tak, jest jeszcze taka fajna metoda, fajna rzecz, którą można komuś podarować. Nie każdy jest się na to, jest się zdolny, nie każdy jest zdolny do tego, żeby to zrobić, ale można to, mianowicie puszczenie oczka. Słuchajcie, ja to często praktykuję, na przykład widzę, szczególnie praktykuję to właśnie przy kasie, kiedy dużo ludzi czeka i jest zdenerwowanych, ja się obracam i tak oczko puszczę i niektórzy, i tak sprawdzam wtedy, czy ktoś ma poczucie humoru, czy nie, bo naprawdę niektórzy są takimi ponurakami, że nie da się ich rozweselić, ale niektórzy jak najbardziej bardzo chętnie, także to jest też warte wypróbowania. No i taką ostatnią rzeczą, która mi przychodzi do głowy jest, słuchajcie, pomocna ręka, bo popatrzcie, nieraz jest w życiu tak, że już się nic nie chce, że naprawdę ma się dosyć i w ogóle człowiek się czuje taki osamotniony, tak czeka na kogoś, aż ktoś mu pomoże, poda mu pomocną rękę po prostu i jeżeli przychodzi ta pomoc, to nie odmawiamy, tylko się cieszymy. No więc też my możemy coś takiego zrobić. Po prostu pomóc, gdzie możemy, w jakiejś drobnej rzeczy nawet, ale wyciągnąć tą pomocną rękę, powiedzieć jestem tu dla ciebie, mogę ci pomóc. W jaki sposób? Co zrobić? No i to są moje takie propozycje. 6 propozycji prezentów, które nic nie kosztują, a które dadzą radość. I tym akcentem, jak to się mówi, pozdrawiam was bardzo serdecznie. No i przychodźcie do mnie i w ogóle będę się bardzo cieszyć. A teraz idziemy sobie już do domu i... No i ja niestety muszę pojechać i muszę kilka rzeczy kupić, a mówię wam, aż mnie odrzuca. No, ale tak sobie myślę, no muszę po prostu. No niestety, na razie. Aha, no i tak, i Polacy tak się żegnają długo. Ja w każdym razie zawsze się tak długo żegnam. Na razie, pa, pa. No i tak...